Witam Was bardzo serdecznie. Na mnie mówią wujek i przygotowałem dla Was spis pięciu najczęściej i najbardziej powszechnie występujących teorii spiskowych na temat Kościoła w 2021 wieku. Co? Roku, rety. Krążące po internecie teorie o Kościele są zależne od tego, co akurat leci w kinach i o czym aktualnie piszą gazety. No i nie zapominajmy o memach. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, jak coś się pojawia na portalach z memami, to potem ludzie na portalach społecznościowych zaczynają to powtarzać. Prowadzi to do pewnego rodzaju sezonowości. A w tym filmie chciałbym Wam przedstawić 5 teorii spiskowych, które w aktualnym sezonie, według mojej subiektywnej oceny, cieszą się największym powodzeniem na uczonych grupkach z książkotwarzy. W osobnych filmach poddam je bardzo szczegółowej analizie w oparciu o źródła. W tym filmie bardziej zasygnalizuję problem, podważę je logiką, jakieś tam źródło przytoczę, ale nie będzie to komplementarne omówienie problemów. Mit numer 1. Katole nienawidzą osób LGBT, a osoby LGBT nienawidzą katoli. Kawał polega jednak na tym, że przeważająca większość osób LGBT, jak i katolików, nie podziela tego poglądu. Nie ukrywam, że źródłem mojej teorii jest tutaj obserwacja własna i swojego otoczenia, która siłą rzeczy stanowi dowód anegdotyczny i nie prowadziłem żadnych badań naukowych w tym temacie. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że ta cała wzajemna szczujnia jest bardziej efektem działania poszczególnych aktywistów i osób stwarzających atmosferę wrogości. Osoby, które głoszą tą teorię, robią wrażenie, jakby nie wiedziały o tym, że przecież część katolików to są osoby LGBT. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są skrajnie radykalne jednostki, które różne głupoty opowiadają, okej, ale nie rozwlekałbym tego na ogół. Tak na marginesie, pamiętacie tą sytuację, jak się aktywistka LGBT przytuliła z tą starszą panią? Dziwnym zbiegiem okoliczności to się w mediach za głośno nie odbiło. W katolickich środowiskach to było komentowane bardzo miło. Odniosłem jednak wrażenie, że w mediach głównego nurtu nie odbiło się to jakimś szerszym echem. Medium nie jest na rękę, żeby takie rzeczy pokazywać, bo tu musi być walka, tu musi być napierniczanie się, bo z tego są wyświetlenia. Ale jak suspendowany Natanek albo suspendowany Woźnicki coś wymyślą, albo jak ojciec Rydzyk coś chlapnie, to od razu się media zlatują, żeby powiedzieć: o, patrzcie, co oni zrobili, co oni powiedzieli. Kij z tym, że Natanek i Woźnicki suspendowani, Kościoła nie reprezentują, ale chrzanić to. Ojciec Rydzyk jest chwilowo grzeczny, nic nie wymyślił, dobra, to napiszmy, że coś wymyślił. Auf Wiedersehen. Ale jak stało się coś dobrego, żeby ludziom pokazać, że nie trzeba walczyć ze sobą, to nie, to mediów nie ma, to mediów nie ma. Ja wiem o tym, że tam były różne domysły, różne wersje wydarzeń. Nie chcę wchodzić w te wszystkie szczegóły, bo one nie są istotne z perspektywy tego filmu. Fakt jest taki, że mamy jakiś gest pojednania, który jest możliwy. My nie musimy się napierniczać cegłami po pyskach. I nie ma literalnie najmniejszych powodów, żeby te dwie wspomniane grupy miały ze sobą żyć w jakikolwiek antagoniczny sposób. Foliarstwo number 2. Watykan popierał Hitlera, łamany przez Hitler był katolikiem. Czyli takie typowe argumentum ad Hitlerum. Polega ono na tym, że jeżeli ktoś kogoś nie lubi i chce go zdyskredytować, to niech go porówna do Hitlera i on się automatycznie źle kojarzy. Jesteś jak Hitler, ale nawet Hitler troszczył się o Niemcy. Na temat tej teorii spiskowej nakręciłem bardzo obszerny materiał oparty o źródła historyczne. Nie bardzo jest sens, żebym to wszystko tutaj ponownie przytaczał i przez 20 minut o tym opowiadał, dlatego streszczę to w jednym zdaniu, że po przestudiowaniu różnego rodzaju dokumentów papieskich, encyklik, naprawdę trudno odnieść wrażenie, żeby między III Rzeszą a Watykanem była jakakolwiek przyjaźń. Oczywiście promotorzy tej teorii mają także swoje argumenty, ale powiedzmy sobie, że nie należą one do specjalnie merytorycznych. Na przykład pokazują zdjęcie Hitlera, który wychodzi z kościoła, który tak naprawdę jest protestanckim zborem. Albo twierdzą, że żołnierze niemieccy mieli na pasach napis Gott mit uns, czyli Bóg z nami, ale prawda jest taka, że żołnierze nosili na pasach ten napis całe lata przed Hitlerem i to nie ma z Hitlerem nic wspólnego. Jeżeli interesują Cię szczegóły, argumenty i kontrargumenty, to wydaje mi się, że chyba zapraszam do obejrzenia filmu, którego miniaturka jest na ekranie, a link w opisie. Chyba że znowu zapomnę, to wtedy nie będzie. Kościół katolicki zmienił niektóre wersety Biblii tak, żeby mu pasowało do czegoś tam. Wiele osób to mówi,
ale żadna z tych osób zapytana o konkretny przykład zmienionego wersetu nie jest w stanie go podać. W mojej obecności tylko dwie osoby podjęły wyzwanie uargumentowania swojej teorii. Pierwsza z nich zaczęła rzucać losowymi cytatami w nadziei, że coś trafi. Natomiast jak sprawdzałem te cytaty w Grece, to one się w 100% zgadzały i było okej, więc o co kaman. Druga osoba najpierw oskarżyła Kościół o zmiany w Biblii, zapytana o konkretne wersety, stwierdziła, że trzeba by poszukać, ale ona nie wie, ale zmieniono. A na końcu strzeliła tak z kopyta po prostu cytatem z Biblii, który przecież był w Biblii, nie był usunięty, więc... Moi drodzy, Biblia ma dwie części, że tak się wypowiem. Stary Testament i Nowy Testament. Gdyby Kościół katolicki zmienił treść Starego Testamentu, to Żydzi nie daliby nam żyć i ciągle by o tym gadali, czego nie robią. Przynajmniej niektóre tłumaczenia Kościoła katolickiego bazują na Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Septuaginta pochodzi z III wieku przed naszą erą. Tak więc jak Kościół mógł sfałszować coś, co powstało 3 wieki przed jego powstaniem? Równie dobrze mnie moglibyście oskarżyć o sfałszowanie Konstytucji 3 maja. A co z Nowym Testamentem? Przecież to Kościół katolicki spisał Nowy Testament, chociaż nazwa katolicki pojawiła się dopiero na przełomie I i II wieku, a wcześniej nazywali się po prostu chrześcijanami, no to mimo wszystko ci chrześcijanie spisali ten Nowy Testament. Dlaczego Kościół katolicki miałby fałszować coś, co sam spisał? A jeżeli hipotetycznie tak zrobił, to dlaczego nie wymazał z tego Nowego Testamentu wielu niekorzystnych dla siebie fragmentów? Na przykład Piotrowe wyparcie się, apostołowie siedzący w wieczerniku i bojący się, zdradzający Judasz, przecież on był apostołem. To wszystko jest niewygodne dla Kościoła. Dlaczego Kościół, który sfałszował rzekomo Nowy Testament, tego nie wymazał? Troszkę mnie bawi to, że ten zarzut często jest stosowany przez organizacje religijne, które same zmieniają treść Pisma Świętego. Bądźmy więc świadkami następnej teorii spiskowej, która jest bardzo powszechna w pierwszej połowie 2021 roku. Ostatnio zauważyłem modę na Kościół wymyślił spowiedź w którymś tam roku, by wyciągnąć z ludzi informacje o ich życiu i tego nie ma w Biblii, w sensie tej spowiedzi. Nie mam bladego pojęcia, z którego roku pochodzi ta teoria spiskowa. Ostatni raz była modna gdzieś w okolicach 2016 roku i teraz po latach 5 wróciła do łask. Spowiedź była obecna w Kościele od zawsze, potwierdza to zarówno Biblia, jak i źródła historyczne. Na przykład pierwszowieczne Didache. Na początku spowiedź była publiczna przed całą wspólnotą, także przed kapłanem. Z czasem zawężono kwestię do spowiedzi indywidualnej przed kapłanem bez obecności wspólnoty. Natomiast argument, że ksiądz chciał znać jakiś sekret, żeby je potem wykorzystywać, odpada, ponieważ wcześniej i tak je znał, a wprowadzenie spowiedzi nausznej, że tak się wyrażę, nic tej w sprawie nie zmienia. Te teorie są zresztą często głoszone przez ludzi, którzy się najnormalniej w świecie nie spowiadają, a gdyby te osoby się spowiadały, to wiedziałyby o tym, że raczej ciężko rozpoznać człowieka przez kraty konfesjonału. Księża też często siedzą bokiem w konfesjonale, tak żeby raczej nie patrzeć w stronę osoby, która przyłazi, a nawet gdyby kogoś zobaczyli, to przecież to jest jeden ksiądz na ileś tysięcy parafian, jak on ma wszystkich spamiętać. A założenie, że ksiądz się rajcuje tym, że pozna czyjeś grzechy, jest naprawdę troszeczkę śmieszne, chociażby z tej prostej przyczyny, że i tak wszyscy mają prawie te same. Tak więc, drogi przyjacielu, jeżeli zakładasz, że ksiądz pośród kilkunastu tysięcy parafian zapamięta akurat ciebie i będzie się rajcował tym, że popełniasz grzech główny numer X, no to masz prawo do takiej opinii, ale przemyśl, czy ona ma sens. Maria Magdalena i Jezus. Ta teoria była modna kilkanaście lat temu, kiedy wchodził do kin Kod da Vinci. Ostatnio ta teoria przeżywa taki swój troszeczkę renesans. Nie byłem do końca pewien, czy ją umieścić w tej rozpisce, bo niby znowu zaczęła się pojawiać, ale z drugiej strony trzeba aż tak często, żeby być na którymś tam miejscu rankingu. No nie wiem, w każdym razie się tutaj znalazła ta teoria i jest.
Moi drodzy, nie istnieje na tą teorię żadne wiarygodne źródło historyczne. Z punktu widzenia źródeł historycznych ta teoria ma dokładnie taki sam sens, jak te wszystkie domysły pod tytułem, że Jezus był lewakiem, Jezus był gejem, Jezus był w Tybecie. Różne naprawdę teorie na ten temat słyszałem i one mają mniej więcej taki sam fundament w historii, czyli żaden. Osoby zapytane o źródła na potwierdzenie tej teorii albo nie podadzą nic, albo powołają się na Ewangelię Marii Magdaleny. Problem polega na tym, że Ewangelia Marii Magdaleny z historycznego punktu widzenia ma bardzo podobną wiarygodność do innych apokryfów, czyli znikomą. Co już omówiłem w innym filmie, do którego pozwolę sobie Was odesłać. W filmie tym wyjaśniam dosyć fajnie, dlaczego apokryfy nie do końca są wiarygodnym źródłem wiedzy teologicznej lub historycznej, ale zachęcam do obejrzenia filmu w tempie 1,25, bo trochę wolno tam mówię. Szczerze mówiąc, nie ogarniam tego. Są cztery Ewangelie kanoniczne, które pochodzą z pierwszego wieku. To one są masakrycznie niewiarygodne, to niewiarygodne! Ale jak się trafi jakiś gnostycki apokryf, o którym wiadomo, że pochodzi z któregoś tam wieku, że nie ma nic wspólnego ze swoim rzekomym autorem i tak dalej, to jest esencja wiarygodności historycznej. I tak, moi drodzy, wygląda lista pięciu teorii spiskowych, które według mnie przeżywają swój renesans w pierwszej połowie 21 roku, taki niby wielki badacz historii, a nie potrafi daty powiedzieć. Jeszcze raz. W pierwszej połowie 2021 roku XXI wieku. Jest, udało się. Super. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Czołem!